Szanowni Państwo, już za chwilę rozpoczniemy nasz apel pamięci w kolejną miesięcznicę tragedii smoleńskiej. Witamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy uczestniczyli już w mszy świętej i tych, którzy dotarli teraz pod to miejsce, które Polacy wybrali jako miejsce pamięci o ofiarach tragedii smoleńskiej. Nasz apel rozpoczniemy od hymnu narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szabro odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. O zabranie głosu prosimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, dziś w katedrze ksiądz Infuat mówił o wierze, o sile wiary, tej najważniejszej, podstawowej, fundamentalnej, wiary w Boga, wiary w zbawienie, wiary w zbawczą misję Chrystusa. I sądzę, że przez te 4,5 lat, przez które tutaj uczestniczymy, idziemy w tym marszu, ta wiara była najmocniejszą podstawą naszego zaangażowania. Wierzymy i z tego wynika nasza postawa, nasz stosunek do życia, do innych, stosunek do naszej ojczyzny. I ta wiara kazała nam trwać, kazała nam właśnie wierzyć. Wierzyć w to, że przyjdzie dzień zwycięstwa. Prawie co miesiąc, a może co miesiąc, powtarzałem tutaj, że każde 30 czy 31 dni przynosi nam nowe informacje, zbliża nas do tego momentu, w którym będziemy już znali prawdę, a także zbliża nas do tego momentu, w którym prawda zwycięży w naszym życiu publicznym. A to zwycięstwo przyniesie także uczczenie ofiar katastrofy, uczczenie świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego, przyniesie przywrócenie moralnego porządku w naszej ojczyźnie. I dzisiaj kiedy minął kolejny miesiąc, mogę powiedzieć, uczyniliśmy w tym kierunku wielki krok. Jeszcze nie tak dawno w tak zwanej sferze oficjalnej, w tak zwanym głównym nurcie, nikt nie ośmielał się nawet wspomnieć o pomniku ofiar, a tym bardziej o pomniku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś już o tym się mówi. Chcę bardzo mocno podkreślić, bardzo mocno powiedzieć, że
jako chrześcijanie przyjmujemy prawo każdego do zmiany postawy, prawo każdego do tego, by zszedł złej drogi i wszedł na dobrą. I choć nie zawsze jesteśmy pewni motywów tych zmian, które ostatnio można zaobserwować, to jednak przyjmujemy je z radością, przyjmujemy je z wiarą. Ale mamy inne wydarzenia. Mamy uzasadnienie do przedłużenia śledztwa, do decyzji prokuratury o przedłużeniu śledztwa. To uzasadnienie jest niczym innym, jak potwierdzeniem tych wszystkich wątpliwości, tych wszystkich zastrzeżeń, które zgłaszaliśmy. To też dobry znak, choć nie wiem jeszcze, co z tego będzie wynikało. Ale nasza wiara, nasze przeświadczenie, iż ten marsz, ten powtarzający się, można powiedzieć, w tym sensie nieustanny marsz ma sens, jest dziś jeszcze mocniejszy. Jeszcze mocniejsza niż miesiąc temu. I jestem przekonany, że będzie coraz mocniejsze. Jestem przekonany, że nasze przeświadczenie, że Polska musi być narodem godnym, że polskie państwo musi tę godność wyrażać i tę godność stawiać w centrum swojego działania, tej godności bronić, zostanie pewnego dnia zrealizowane. Że to oczekiwanie stanie się faktem, że Polska się zmieni, że będziemy mieli Rzeczypospolitą, z której będziemy mogli być dumni, że nie znajdzie się nikt, kto będzie śpiewał ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie, że wszyscy będziemy śpiewali ojczyznę wolną, pobłogosław Panie. Jestem przekonany, że ten dzień jest coraz bliższy. Może nie jutro, może nie pojutrze, ale już blisko. Dziękuję. Są z nami górnicy z kopalni węgla kamiennego Wysłowice Wesoła. Ich obecność w tym miesiącu ma charakter szczególny, bo byliśmy sercami z wami w tych trudnych dniach, które w kopalni się działy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Wielkopolana z kopalni węgla kamiennego. Szczęść Boże. Tymi słowami górnicy witają się podczas swojej pracy na dole. Wypowiadamy te słowa, gdyż pamiętamy o Panu Bogu i mamy w pamięci Jego obecność z nami. Dzisiaj i nie tylko dzisiaj, przez wiele miesięcy jesteśmy tu, bo pamiętamy i by pamiętać tragedię smoleńską 10 kwietnia 2010 roku. Ale mamy także na ramieniu naszych braci w kopalni Mysłowice Wesoła, którzy ulegli wypadkowi. Modlimy się również za nich. Na murach naszej kopalni pisze: pamięć nie zna granic czasu. Dzisiaj dlatego jesteśmy tutaj i będziemy. Szczęść Boże. O odczytanie apelu proszę Anitę Czerwińską, szefową Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej. Szanowni Państwo, w ciągu ostatnich kilku tygodni sprawa tragedii smoleńskiej dotarła do przedstawicieli wielu innych narodów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Klubom Gazety Polskiej udało się zorganizować wspólne protesty diaspory polskiej i ukraińskiej, ale także litewskiej, łotewskiej, estońskiej, przeciwko agresji Moskwy na Ukrainie i rosyjskiemu terroryzmowi, którego ofiarą padł polski prezydent i prawie 100 towarzyszących mu osób. Wspólnym elementem tych protestów było żądanie ukarania winnych smoleńskiego zamachu. Politycy i działacze społeczni wielu narodów, w tym ambasadorowie, konsulowie, a także przedstawiciele parlamentów różnych krajów, mieli okazję wysłuchać wystąpień, które pokazywały, jak Moskwa używa terroryzmu do realizacji swoich celów politycznych.
Powoli zmienia się świadomość elit innych narodów w tej sprawie. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie lata naszych spotkań każdego dziesiątego, gdyby nie ogromny wysiłek setek ludzi organizujących smoleńskie marsze. Dzięki nim miliony Polaków mogło przekonać się, że nie ma zgody na kłamstwo i tej sprawy nie da się zapomnieć. To nasz upór spowodował, że Polacy nie zapomnieli. Dzisiaj dzięki naszej walce mamy szansę docierać także do innych narodów. Szanowni Państwo, za miesiąc będziemy obchodzić Święto Niepodległości. Spotykamy się 10 listopada tutaj. Po Marszu Pamięci przejdziemy pod pomnik Józefa Piłsudskiego, a 11 listopada spotykamy się w Krakowie przy grobach Józefa Piłsudskiego oraz Lecha i Marii Kaczyńskich. Dziękuję. Drodzy Państwo, nasz apel zakończymy wspólną modlitwą. Modlitwą, w której ogarniemy pamięć wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej. Są wśród nas rodziny ofiar, jest pani Ewa Kochanowska, jest pani generałowa Ewa Błasik i brat generała Błasika, Piotr Błasik z małżonką, jest Andrzej Melak. Wraz z nimi bardzo prosimy księdza Stanisława Małkowskiego o poprowadzenie modlitwy za tych, którzy zginęli w 2010 roku w służbie Rzeczpospolitej. W Ewangelii dzisiejszej odczytanej w katedrze św. Jana Chrzciciela słyszeliśmy słowa Jezusa, gdy mocarz uzbrojony strzeże swojego dworu, bezpieczne jest to, co posiada, ale mocniejszy od niego przyjdzie. Zabierze mu broń i łupy jego rozda. Tym mocarzem uzbrojonym jest szatan. Łupem szatana stają się ludzie. Bronią szatana i jego sług jest kłamstwo, jest nienawiść, jest pogarda, jest śmierć zadawana ludziom przez ludzi, przez wykonawców tych rozporządzeń, które z piekła się biorą. Ale mocniejszy, nieskończenie mocniejszy przychodzi, jest nim Jezus Chrystus, odbiera broń złemu duchowi, umacnia nas w prawdzie, mówi słowa, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Służymy słowa błogosławionego księdza Jerzego, który wraz świętym Pawłem i świętym Janem Pawłem II mówi: nie dajcie się złu zwyciężyć, nie dajmy się złu zwyciężyć. Zło dobrem zwyciężajmy. Wiara, zwycięstwo dobra, prawdy, życia, miłości, zwycięstwa Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej w naszej ojczyźnie, w Europie i na świecie umacnia nas, abyśmy nie tracili ducha, trwali w nadziei i tę nadzieję potwierdzili odwagą i męstwem, świadectwem słowa, gdy trzeba, świadectwem postawy, świadectwem czynu, świadectwem modlitwy. Odśpiewajmy apel jasnogórski. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam, jestem przy Tobie, pamiętam.
przy Tobie czuwam. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, czuwam. Gromadzimy się przy krzyżu prawdy, pamięci i nadziei. Modlitwa przy tym krzyżu przynoszonym sobie tutaj przed Pałacem Mieśnikowskim trwa. Oby pomnik tutaj stanął ze znakiem krzyża, bo w krzyżu jest nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które Chrystus odniósł, które Matka Najświętsza wraz z Nim odniosła jedności. I Bóg Trójcy Święty jedyny pragnie, abyśmy w tym zwycięstwie pełni uczestniczyli i w życiu doczesnym, i w życiu wiecznym, które niebawem przyjdzie, ale po drodze do wiecznej Ojczyzny chcemy budować Ojczyznę wierną Bogu, krzyżowi Ewangelii, Ojczyznę, która byłaby rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. I mówmy się w intencji wszystkich ofiar poniesionych imi miłości wobec Boga, Kościoła, Ojczyzny, prawego sumienia. O wieczny pokój dla ofiar drugiego Katynia, zamachu smoleńskiego. Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światło życiu i stanie niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Módlmy się również w intencji wszystkich skrzywdzonych, cierpiących, odepchniętych, wzgardzonych, sponiewieranych, a teraz szczególnie módlmy się w intencji ofiar poranionych, poparzonych w wybuchu kopalni Mysłowice Wesoła. Z winy tych, którzy ich tam do pracy posłali, mimo że wiadomo było, iż pożar się tli, iż zagrożenie jest poważne. Nieodpowiedzialność, lekceważenie ludzi, życia ludzkiego, dobra ludzkiego trwa w naszej ojczyźnie w połączeniu ze zbrodniczym odbieraniem życia tym ludziom, którzy stają na drodze bezprawia. Pragniemy więc, aby Polska oparła się na prawie, prawie Bożym i ustawach ludzkich, z tym prawem w zgodzie. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Ponieważ mocarz uzbrojony jeszcze się dosyć pewnie czuje i strzeże swojego dworu, odmówmy dwa proste egzorcyzmy, łącząc się z mocą Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej, która miażdży głowę węża. Potężna niebios królowa i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie Cię prosimy, rozkaż ustrom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, rozwłaczając ich wszędzie, wtrącimy do piekła. Amen. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości za zasłon złego ducha, bądź naszą obroną, oby Bóg pogromić naszym, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i duchy złe, które nas ubiegają ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strasz do piekła. Amen. Udzielę błogosławieństwa Pan z Wami. Wraz z kapłanami obecnymi tutaj, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Zanim odśpiewamy pieśń Boże Coś Polskie, pragniemy poinformować Państwa, że w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 19 października o godzinie 17 zostanie odprawiona msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, na którą wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Boże Coś Polskie, przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i
gnębić ją miały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy rodzinom ofiar tragedii smoleńskiej, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, wszystkim Państwu. Przypominam, 19 października o godzinie 17 spotykamy się przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a 10 listopada w przededniu Święta Niepodległości na Marszu Pamięci, Apelu Pamięci i potem Apelu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Raz jeszcze serdecznie dziękujemy górnikom za to, że w tym szczególnym okresie są Panowie z nami. Idealnie. Koniec baterii.